fa com'è. Quando mi devi adesso che dovrei capire, un'anima io A co masz chęć? Spaghetti z pomidorami. Znowu? Tak. To ty jesz. Ale tak mi smakuje. Gdzie pojedziemy najpierw? Do Wenecji czy do Florencji? Jak chcesz. Wolałabym spędzić ostatnie dni naszej podróży w Wenecji. Więc Wenecja. Cudownie. Zaraz, widziałam gdzieś tutaj gondolę. Gdzie to było? Coś się stało, synku? Nic, mamo. Nie lubię, kiedy jesteś taki smutny. W końcu wydobrzeję po tych lekach. Potrzebna jest operacja. Jak ja bym chciał, żeby to on był chory. Żeby umarł z braku paru groszy. Na Boga, nie mów tak. Zresztą ja nie chcę tej operacji. Nie chcę tego słuchać. Operacja i to zaraz. Przecież nie mamy pieniędzy. A poza tym... Po co mi ona? Dla kogo? Dla mnie, mamusiu. Rozumiesz? Dla twojego syna, który cię kocha i potrzebuje. Dla którego jesteś wszystkim. Syneczku. Musisz dać się zaparować, mamu. Ale skąd weźmiesz na to środki? Jakoś zdobędę. Nie martw się, już moja w tym głowę. Najważniejsze, żebyś ty wyzdrowiała. Mój aniele. No więc? Dobrze. Wszystko w rękach Boga. Thank you.
Mężonku, zobacz. To od nich. Czytaj. Kartka postale od mojej bambiny. Ale nie mam szkieł, ty czytaj. No to bądź cicho. Słuchaj. Kochani rodzice, to my. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. My bawimy się świetnie. Pomyślałbyś, staruszku, że nasza maleńka, co to nigdy z żadnym, cuknie milionera i wyda się za niego jak w jakiejś telenoweli? Czytaj dalej. Mamo. Guardami negli occhi, ora sto per dirti che non avrò paura di restare senza te. Se adesso te ne vai, non me ne frega niente. Ma ne un altro giorno ricomincerò. Ładnie? Tak. Jesteś najcudowniejszą kobietą na świecie. Andres, wyluzuj się. Operacja się udała. Wiem, że masz dług do spłacenia, ale nie o dług chodzi. Tylko o to, że... widzę u siebie wielką przemianę. Zapragnąłem czyjejś śmierci. Widzisz, nie jestem dobry. Chcę, żeby ktoś umarł, abym sam mógł zacząć żyć. Od 2 miesięcy i 20 dni nic nie wiemy. Nie mogę spokojnie myśleć, że mój syn wyjechał na wakacje, skoro zniknął w sposób tak niezwykły i podejrzany.
Rozumiem panią, ale... Przepraszam, nadszedł jakiś faks. Czyżby w końcu jakieś wieści? Niemożliwe. To jakiś niesmaczny żart. Co takiego? Andres się ożenił i będzie tu dzisiaj z żoną. Wysoki. Chcę, żebyś mieszkała w niebie. Obejrzysz sobie? Najpierw chciałam poznać twoją rodzinę. Przedstawię cię dziś wieczorem. Niezły kawał nam zrobił. Dzwoń do Patrycji, niech przyjadą oboje. Ustal, gdzie Christian. Musimy być obecni w komplecie. Rebeka też? Nie. Boże, jak ona się dowie. Widzisz, mamo? Twój ukochany synek po latach znów narozrabiał, jak wtedy. Dosyć. Rób, co ci każe, nie marudź. Ja muszę się przebrać. Ale z kim on się ożenił? Mnie pytasz? Przekonamy się wieczorem. Rzeczywiście dobrze wyglądam? Wspaniale. Sama nie wiem. Znowu się źle poczułeś? Co ty właściwie zażywasz? Zaraz przyjdzie. Ale pokaż. Nieważne. Powinieneś pójść do lekarza z tym bólem głowy. Już nie warto. Pamiętaj o wszystkim, czego się nauczyłaś. Przed tobą ważna próba. Moja rodzina nie jest łatwa. Daj buzi. W porządku. Możecie odejść. Mam nadzieję, że przynajmniej się nie spóźni. Ależ to gmaszysko. Powiedz, spodobam się teściowej? Na pewno. Jesteś cudowna. Co ci jest? Chodźmy, czekają. Proszę pana. Nie wiem, co mu jest. Proszę mi pomóc. Chyba zemdlał. Trzeba zadzwonić po pogotowie. Proszę pani, szybko, nie słyszał pan? On nie żyje. On umarł, proszę pani.